1221 na wysokości 15. Kościół rzymskokatolicki, ale również inne kościoły i związki wyznaniowe dość szybko stały się w PRL-u przedmiotem zainteresowania służby bezpieczeństwa i inwigilacji. Jak to wyglądało u zarania komunizmu w Polsce rok 1944? Pamiętamy, że Bierut jeszcze trzyma drążek w czasie procesji Bożego Ciała, drążek od baldachimu. Pamiętamy również, że nawet na procesach żołnierzy wyklętych na stole sędziowskim pojawia się krzyż. Jak wyglądały stosunki państwo komunistyczne, Kościół rzymskokatolicki na początku? Przez pierwsze lata, te lata 44-5 do 47, mówimy jako historycy, że był to czas mijania się, to znaczy Kościół na tyle miał wielki autorytet na ziemiach polskich i z drugiej strony był tak w czasie II wojny światowej instytucją zniszczoną przez okupantów, że musiał się wydobywać i musiał odbudowywać zarówno struktury, jak i odbudowywać stan posiadania. I w tym wszystkim można powiedzieć, że początkowo komuniści nie byli w stanie przeszkadzać. Zerwali wprawdzie Konkordat w 1945 roku, bez wątpienia na polecenie Moskwy zniszczyli kościół grekokatolicki, także wyznańców ormiańskiego obrządku, ale cały główny trzon kościoła rzymskokatolickiego trzymał się bardzo sprawnie i mocno trzymaną rzeczywistością katolicką w Polsce w rękach Augusta Chlonda. Co jednak nie znaczy, że w tym samym czasie komuniści nie przygotowywali się do ataku, który miał być atakiem bardzo precyzyjnie, także z racji moskiewskiego doświadczenia, przygotowany. Już nazwisko Augusta Chlonda. Jest to postać w Polsce tak naprawdę, powiedziałbym, zapoznana, ginąca w cieniu tego olbrzyma, jakim był kardynał Stefan Wyszyński. Może warto przybliżyć naszym widzom tą postać, zwłaszcza, że IPN ostatnio wszczął postępowanie w sprawie śmierci Augusta Chlonda, ponieważ nie wszystko w tej sprawie jest jasne, czy była to śmierć naturalna. Kim był August Chlond? Ksiądz August Chlond był salezjaninem, świetnie wykształconym i znanym kapłanem w strukturach Kościoła Powszechnego, zanim jeszcze stał się administratorem apostolskim nowo powstającej później diecezji katowickiej po I wojnie światowej, potem krótkotrwałym biskupem tejże diecezji, a na mocy decyzji papieża Piusa XI został prymasem Polski i kardynałem. To wszystko działo się w połowie lat 20. XX wieku i był na terenie stolicy apostolskiej tak znanym kapłanem, kardynałem Kościoła Powszechnego, że gdy umierał Pius XI i prasa włoska zastanawiała się, kto będzie następcą, i wiedziano, że będzie nim kardynał Pacelli, czyli późniejszy Pius XII, to jednak stwierdzano jednocześnie, że gdyby papież mógł zostać nie Włoch, wtedy jeszcze wydawało się to nieprawdopodobne, to jest tylko jeden kandydat, August Chlond. Pozycja Augusta Chlonda w Kościele Polskim i w Kościele Powszechnym była bardzo wysoka. Dzięki temu zresztą kardynałowi udawało się bardzo wiele zrobić dobrego dla
Polski i Polaków, zarówno w tej przestrzeni ściśle religijnej, jak i także w takiej szeroko rozumianej, tworzącej wspólnotę katolicką, bo między innymi polską wspólnotę katolicką, bo między innymi za sprawą Augusta Chlonda powstały warunki poprzez stworzenie przez niego specjalnego zgromadzenia zakonnego i poprzez uznanie przez Piusa XI, że emigracja polska ma status wyjątkowy, by zaistniały polskie misje katolickie, polskie parafie na terenie całego świata, oczywiście uwarunkowane swoich prawnych funkcjonowaniach relacjami z miejscowymi biskupami, ale te parafie polskie istniały, co jak się okazało po II wojnie światowej, gdy ponad milion co najmniej Polaków pozostanie na emigracji, stanie się niesamowitą wartością sprzyjającą dalszemu trwaniu wspólnoty narodowej poza granicami kraju. Później prymas Stefan Wyszyński, który ogarnie świat cały projektem Wielkiej Nowenny i obchodami roku milenijnego, będzie mógł tę swoją wielką zaprojektowaną religijną, taką wspólnotową modlitwą ogarnąć zarówno kraj, jak i emigrację. To w dużej mierze dzięki Augustowi Chlondowi i tym warunkom, które on stworzył. Co roku na początku sierpnia wyrusza z Warszawy do Częstochowy pielgrzymka piesza. Uczestnicy pielgrzymki zbierają się przed kościołem Świętego Ducha na Starym Mieście. Opuścił Polskę w 1939 roku, powracając do niej dopiero po wojnie. Tak, ta pretensja była podnoszona zarówno w środowiskach wewnątrz kościelnych, nawet jest takie znane zdanie, które miał wypowiedzieć kardynał Adam Stefan Sapieha na wiadomość o śmierci kardynała Augusta Chlonda w październiku 1948 roku. Powiedział, że kardynał Chlond dwa błędy w życiu zrobił. Pierwszy błąd, że zdecydował się jednak na wyjazd w 1939 roku i drugi, że umarł za wcześnie. I to było pewnego rodzaju zadrą dla samego kardynała Augusta Chlonda, mimo że my wiemy dzisiaj, że absolutnie nie z jego winy tak się stało, jak się stało. W 1939 roku we wrześniu Episkopat Polski zebrał się po raz ostatni w Warszawie. August Chlond poprosił biskupów, ci, którzy mogli, przyjechali i od władz państwowych uzyskał żądanie, prośbę, by jak najszybciej wycofywał się na wschód, a następnie, żeby dotarł do Stolicy Apostolskiej, dlatego że to jest to miejsce, w którym powinna być opinia publiczna, światowa poinformowana, w jaki sposób Niemcy złamali wszelkie możliwe prawa ludzkie, wkraczając na terytorium państwa polskiego. Uznano, że z punktu widzenia propagandowego Stolica Apostolska będzie najlepszym miejscem do przekazania tego z kolei całemu światu. Proszę pamiętać, że wrzesień 1939 jest zaskoczeniem dla strony polskiej, ponieważ Niemcy przełamują i łamią wszelkie zasady dotyczące przede wszystkim widzenia cywilnej ludności, która jest po prostu bezkarnie mordowana, i z takim zjawiskiem, żeśmy wcześniej na taką skalę w I wojnie światowej nie mieli, rzecz jasna. Więc August Chlond decyduje się na wyjazd rzeczywiście, dociera do papieża Piusa XII, osiąga skutek zamierzony, dlatego że przygotowywana w tym czasie encyklika przez papieża Piusa XII zostaje zatrzymana na moment. Tam pojawia się akapit dotyczący spraw polskich i on jest de facto przepisaną relacją ze ust Augusta Chlonda pochodzącą. Natomiast następnie papież, wiedząc od ambasady III Rzeszy przy Watykanie, że kardynał August Chlond nie zostanie wpuszczony z powrotem na
ziemie polskie, informuje o tym prymasa i zapewnia go, że może pozostać w związku z tym u niego w Watykanie. I prymas podejmuje taką decyzję, nie mogąc wrócić do kraju, bo tam będzie zatrzymany i aresztowany. I do 40 roku przebywa w Rzymie, w momencie, gdy Włochy Mussoliniego rozpoczynają wojnę po stronie III Rzeszy, zostaje uznany jako persona non grata i musi opuścić państwo włoskie, bo grozi mu aresztowanie. Papież proponuje, by udał się do Lourdes i tam znalazł rzeczywiście swoje miejsce przez kolejne lata wojny, ale prymas August Chlont nie jest tam biernym, tylko i wyłącznie pątnikiem, ale jest osobą, która bardzo mocno angażuje się w sferze dyplomatycznej, informacyjnej, propagandowej, przenosi na grunt europejski na tyle, na ile może informacje dotyczące zbrodni niemieckich na terenie ziem Polski, zarówno zbrodni kierowanych przeciwko Polakom, jak i szczególnie później, w 1942 roku, w kolejnych miesiącach, zbrodnie wykonywane na Żydach. Włącza się także za sprawą swoich ludzi, między innymi pani Winowska, między innymi oczywiście jego sekretarz, z którym jest z nim, czyli ksiądz Antoni Baraniak, do konspiracyjnych struktur, tak jest, do konspiracyjnych struktur i tam zamieszcza pod pseudonimem swoje artykuły, próbuje funkcjonować na terenie Zachodu, korzystając z tej quasi wolności, by zrobić jak najwięcej w celu poinformowania świata o tym, co się tak naprawdę dzieje pod okupacją niemiecką. Nie trwa to długo, dlatego że Niemcy chcą go aresztować oczywiście i ostatecznie dzieje się to w 1944 roku. Aresztują go, proponują mu podjęcie współpracy na bazie rzekomo wspólnoty i interesów pod tytułem bolszewizm zbliża się na teren Europy. Prymas oczywiście odmawia tejże współpracy i zostaje umieszczony w jednym z klasztorów niemieckich i tam dopiero wyzwolony w 1945 roku przez armię amerykańską. Jego nieobecność na terenie ziem polskich, zauważalna przez społeczeństwo i zauważalna także poprzez charyzmę, jaką się niewątpliwie cieszył i miał późniejszy kardynał Adam Stefan Sapieha, mogło to spowodować takie obumarcie jakby pamięci o wielkości Augusta Chlonta. Ale to nieprawda, bo po powrocie Augusta Chlonta w 1945 roku do Polski bez wątpienia bardzo szybko społeczeństwo polskie, to przynajmniej katolickie z II Rzeczpospolitej pochodzące i pamiętające jego wielkość, bardzo szybko dzięki temu August Chlont odzyskał tenże autorytet, a szczególnie może dlatego, że podjął niesamowicie trafne decyzje dotyczące z jednej strony ułożenia struktury Episkopatu Polski, te nominacje jak Stefana Wyszyńskiego, Michała Klepacza, Zygmunta Choromańskiego, Ignacego Świrskiego, dzisiaj notabene kandydata na ołtarze. To były nominacje biskupie, które wyszły spod ręki Augusta Chlonta z bardzo jednoznaczną intencją i taką informacją dla opinii publicznej także istotną, a mianowicie, że trzeba się przygotować na długie trwanie komunizmu, że trzeba się przygotować w związku z tym na walkę i w tej walce trzeba, żeby byli młodsi biskupi, którzy będą w stanie udźwignąć, także w sensie fizycznym udźwignąć to straszne niebezpieczeństwo, które polskiemu katolicyzmowi grozi. Jego kardynała Chlonta antykomunizm, antybolszewizm był tak normalną oczywistością, że jego autorytet siłą rzeczy był autorytetem męża stanu, który może w sposób jednoznaczny powiedzieć opinii publicznej, jaka jest prawda o komunizmie i o tym, co się tutaj w Polsce dzieje. Nic dziwnego, że August Chlont w związku z tym jakby wtajemniczając, ale nie wtajemniczając do końca Polaków w tajemnice fatimskie, bardzo mocno wzmacnia ten kult maryjny i ustanawia
Jasną Górę jako to sanktuarium, w którym ma się odbyć ta najprostsza droga do odzyskania niepodległości. Jak będzie umierał w październiku 1948 roku, to wypowie te słynne zdania, że jeżeli przyjdzie ta wolność, to przez Maryję. To jest właśnie ten klucz do odzyskania wolności przez katolicki naród polski. To wszystko było przez Augusta Chlonda przemyślane, przemodlone, zarówno Stefan Wyszyński przemodlony jako następca, jak i cały wielki program, który później Stefan Wyszyński będzie realizował, to znaczy Wielka Nowenna i rok milenijny. Gdyby nie ten fundament, do którego potem prymas Stefan Wyszyński się odwoływał, to i on sam nie byłby taki wielki. A prymasa Augusta Chlonda budzą wątpliwości do dziś do tego stopnia, że IPN chce je zbadać. Tak, rzeczywiście okoliczności śmierci prymasa kardynała Augusta Chlonda były wówczas tak zadziwiające, że opinia publiczna polska siłą rzeczy uznawała, że musiało coś być na rzeczy. On najprawdopodobniej został zamordowany. Taka panowała plotka, opinia. A dlaczego? Dlatego, że August Chlond przebywał w szpitalu sióstr Elżbietanek na Goszczyńskiego, na warszawskim Mokotowie. Tam wydawało się, że operacja wycięcia wyrostka robaczkowego przejdzie bez konsekwencji, gdy nagle po udanej operacji dostało się jakieś zakażenie. Opinia publiczna nie do końca wiedziała, co się stało. Modlitwy, bardzo intensywna, zmienna rzeczywistość, jeśli chodzi o informacje pochodzące ze szpitala i nagle informacja, że August Chlond zmarł. Zmarł, gdy wydawało się, że powinna operacja, dalsza rekonwalescencja powodować, że wyjdzie i będzie dalej sprawował najwyższy urząd w państwie. W swoim testamencie między innymi zawarł prośbę, by być pochowanym w ruinach Katedry Warszawskiej. Ten pogrzeb z 26 października 1948 roku był wielką manifestacją patriotyzmu, ale także przywiązania Polaków do katolicyzmu, do wiary. Przewodził pogrzebowi biskup łomżyński Stanisław Łukomski, który był znowu przez opinię publiczną, znaczną jej część, uznawany za naturalnego następcę Augusta Chlonda. Plotka opowiadała, że dlatego właśnie przewodzi tejże ceremonii. I proszę sobie wyobrazić, że w drodze powrotnej z Warszawy do Łomży biskup Łukomski po tych uroczystościach pogrzebowych ulega wypadkowi. Jako jedyny ginie w tymże wypadku samochodowym. Nie trzeba wiele skojarzeń, żeby dojść do wniosku, że no tak, najpierw komuniści zabili Augusta Chlonda, potem zabili jego potencjalnego następcę z Stanisława Łukomskiego. Gdy ostatecznie prymasem Polski został Stefan Wyszyński jako następca Augusta Chlonda, to znowu ta opinia publiczna, plotka mówiła, no to strasznie nieszczęsne okoliczności, to jest biedny człowiek, on długo prymasem nie będzie. To zresztą jest opisywane przez samego prymasa Stefana Wyszyńskiego, że wszyscy nade mną płakali od samego początku. To jest ta atmosfera. Oczywiście my dziś jako historycy wiemy dużo więcej i nie jesteśmy tylko skazani na ówczesną plotkę i opinię publiczną, ale faktem jest, że warto dzisiaj zbadać te wszystkie okoliczności, zarówno śmierci Augusta Chlonda, jak i śmierci biskupa Łukomskiego i zamknąć niejako ten rozdział historii. Według mojej oceny, znajomości źródeł, August Chlond zmarł naprawdę z racji powikłań pooperacyjnych. Takie są relacje lekarzy.
także na piśmie. Także wiemy, że ostatnią wolą Augusta Chlonda było to, żeby jego następcą został Stefan Wyszyński i ksiądz Antoni Baraniak z taką informacją miał dotrzeć do Rzymu, do papieża Piusa XII. Niewątpliwie wiemy także, że stale praktycznie przy łóżku Augusta Chlonda czuwała siostra Maksencja, Elżbietanka. Wszystko wydaje się składać w taką całość, że był to tragiczny splot okoliczności, który doprowadził do śmierci prymasa Augusta Chlonda. Podobnie jak splotem okoliczności były tylko i wyłącznie, a nie zamachem na życie okoliczności wypadku biskupa Stanisława Łukomskiego. Ale pozostańmy na razie w tej wersji, że historia powiedziała wykazała jeden przebieg tych zdarzeń. Ówczesna plotka, opinia publiczna, bardzo silna i oddziaływująca być może do dzisiaj na umysły Polaków, pozostawiła inną interpretację tych zdarzeń. Czas w związku z tym, żeby pion śledczy spróbował rozwikłać, jak było naprawdę. Dziękuję bardzo. Na 432. Cały czas 660 w sporadycznej grupie. Trzeba uważać teraz, jak nie.